Witam, witam bardzo serdecznie. Rok 2022 zaczęliśmy bardzo ładnie. Z mojej strony ukazały się jak dotąd trzy materiały i to w dość niedalekim od siebie okresie, co jest oczywiście z rzeczą bardzo fajną i to pokazuje, że jak czegoś się podjąłem, to jednak staram się dotrzymać tego słowa. Dziś zaproszę Was na troszeczkę długi materiał. To nie będzie może jakiś kolosalnie długi materiał pokroju, nie wiem, 50-40 minut, ale uwierzcie mi, będzie troszeczkę dłuższy i zdecydowanie będzie na pewno on dłuższy niż ostatnie dwa materiały, które pojawiły się z mojej strony. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak nawet nazwać ten film, bo jest to nowa seria. I tak, wiem, że tych serii już jest multum z mojej strony. Wiem, że byli finaliści, którzy nie zasłużyli, choroby w totalnej porażce, rzeczy wycięte z totalnej porażki i tak dalej, spokojnie, mam wszystko pod kontrolą, będzie to wszystko kontynuowane, ale dajcie mi jeszcze troszeczkę czasu, spokojnie. Myślę, że ta seria będzie fajną odskocznią od filmików pokroju Ktoś kontra Ktoś, czy innych tam shipów, które miały swego czasu miejsce na kanale. A więc do rzeczy. Bardzo bym was prosił, byście w sekcji komentarzy napisali propozycję na nazwę tej serii. Tak, tej serii, tego filmiku, który teraz oglądacie. Bardzo bym chciał, żebyście pod tym filmikiem napisali propozycję nazwy tej serii, ponieważ ja niestety nie mam pomysłu, a mam ambitny pomysł co do tego, ale no niestety nie chcę jakby z czapy wymyślać, nie wiem, napisać czegoś tam i potem raptem pluć sobie w brodę, że mogłem to zupełnie inaczej nazwać. Dlatego wy teraz możecie wykazać się w sekcji komentarzy i napisać wasze propozycje odnośnie nazwy tej serii. Ciekawe nazwy będziemy umieszczali na karcie społeczność i po prostu będziemy robili głosowanie. Nazwa, która będzie miała oczywiście najwięcej głosów, będzie już stałą nazwą dla tej serii, mojej solowej zresztą tej serii. Tak więc śledźcie temat na bieżąco. Na chwilę obecną ten film po prostu nazwę Carrie. A mówiąc o niej, dzisiejszy odcinek będzie taką spekulacją i fantazją zarazem. Tak więc uspokójcie się ci, którzy będą mnie linczować w sekcji komentarzy. Wiem, że Carrie nie było w pierwszym sezonie. Tak, wiem o tym doskonale. Wiem, że jest to postać z Wariackiego Wyścigu i ona tylko tam wystąpiła i tam na chwilę obecną jest. Ale co by było, gdyby ona pojawiła się jednak od pierwszego sezonu Totalnej Porażki? Oczywiście bez Devina, tylko sama Carrie w Wyspie Totalnej Porażki. A patrząc na samą jej postać, ma dość szczupłą sylwetkę i okrągłą twarz. Jej karnacja jest naturalnie jasna, oczy i brwi są czarnej barwy. Posiada ona pomarańczowe usta oraz sięgające za ramiona falowane blond włosy. Jeśli chodzi o umiejętności, to wiemy, że potrafi ładnie rysować, co jej obecny chłopak Devin wspomniał, że miała ona same szóstki z plastyki. Ale pytanie, czy jest ona w jakimś stopniu wysportowana? Czy dałaby radę w wyzwaniach lekkoatletycznych? I przede wszystkim, jak daleko by zaszła w takowym sezonie? Oraz dodatkowe pytania, czy Heather by ją zmanipulowała? Jak myślicie, dałaby radę Heather zmanipulować Carrie? Czy ona dałaby się przede wszystkim zmanipulować brudnym taktykom Heather? I w jakiej drużynie znalazłaby się Carrie? Czy byłaby ona w Susłach, czy w Okoniach? No jest to dość interesujący temat i mam nadzieję, że mi w tym pomożecie i dacie swoją mniej więcej wersję Carrie w pierwszym sezonie. Liczę na waszą kreatywność, ponieważ uważam, że jest to seria, w której wy będziecie mogli się wykazać kreatywnością w sekcji komentarzy, bo uwielbiam czytać od was komentarze. Jeżeli materiał się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jesteście nowi, po więcej. Oczywiście obowiązkowo dzwoneczek, by być z materiałami na bieżąco. I czekam na wasze komentarze i na wasze tam propozycje odnośnie nazwy serii oraz mniej więcej tego, jak by wyglądała fabuła Carrie w pierwszym sezonie Totalnej Porażki.